Siemanko widzowie, to ja Nuxo, widzicie na moim kanale jakiś nowy format, coś w tym guście, nie, to nie jest, znaczy w sumie nie wiem, po prostu chciałem takie coś nagrać, o. Dobra, mniejsza o to, czy to nowość czy nie, mniejsza, lecimy to, co chcę was poinformować, dla fanów Ferbusa. Tak, to jest ogólnie prowadzone do fanów jazdy autokarem względem Ferwas Coach Simulator, potocznie nazywana polski symulator busa 2017 czy jakoś tak, nie pamiętam potocznej nazwy tej gry. Dobra, mniejsza o to, bo widzimy coś. To projekt od 1 marca? Coś się tu nie gra, nie? Że Polska ma wejść? Kto wie? Znaczy wejdzie wpierw Dania, później wejdzie Polska. Coś tak przeczuwam, ale mniejsze o to, to będzie później na koniec. To wam powiem na koniec. Ważne, żeby się skupić na mapce i na informacjach. Tylko ja nie rozumiem niemieckiego. Jakby ktoś chciał sobie to przetłumaczyć, to droga wolna. No. Zaczniemy od dołu. No, projekt zaczęty jest w tego roku 1 marca. Plan ukończenia, może ukończą to szybciej, kto wie, jest do końca tego roku. Liczymy, że Polska wyjdzie szybciej niż do końca tego roku. Bo mi się tyle nie chce czekać. Na podsumowaniu, znaczy fundusz, który poszedł na to tyle eurosów, to 138 tysięcy werło, kurde, euro, werło, erło, nie? I jak ktoś se rozumie niemiecki, czy se ktoś chce to se przetłumaczyć, czy ktoś ogólnie ogarnia po niemiecku, to se możecie zatrzymać, bo ja lecę do mapki. Dobra, nie? Tutaj jest... No, tyle powiem. Link będzie w opisie tego filmu. Nie bójcie się, będziecie sobie mogli tutaj wejść zawsze. Dobra. Mniejsze o to. Widzimy kontury Polski. Tylko no tutaj hell chyba ma być, nie? Ale dobra, błędy to ludzka rzecz. Jak to się mówi. No to mamy pierwsze miasto Gdańsk. Włosław jest drugie, Kraków jest trzecie, Lublin jest czwarty, Warszawa piąta, Białystok szósty. Ale Poznań może się kryć za tymi napisami. Tutaj może się jeszcze Łódź kryć, tutaj jeszcze ogólnie jakieś miasto może się kryć pod Krakowem i koło Krakowa może Katowice. Tutaj Szczecin się za R-ką, czy za N-ką będzie się krył, albo no raczej za R-ką, bo tutaj jest droga normalnie poprowadzona, jest taka dziura, że tu ma być miasto. Za S też może coś być, za to ogólnie widzowie, tu to jest pewnie nie wszystko, co będzie, ale jak tak, to ja się mocno zawiodę jako fan Ferbusa, bo Niemcy są dokokszone, Francja wygląda jak... No lepiej, lepsza w Eurotracku, no. A przypominam, Eurotrack ma mniejszą skalę. No, a co poradzić? Chcę, żeby Polska wyglądała w miarę podobnie jak Niemcy, żeby też było trochę naciatkane tutaj tych miast, żeby tutaj tak za mało nie było, bo tutaj za mało jest. Tutaj jest za malutko, tutaj jest dla mnie bardzo mało. Ja bym chciał bardziej to, żeby było więcej miast. Jeszcze dodatkowe informacje powiem tak, że Dania przywituje się do naszej gry. Dlatego powiedziałem, że Dania wyjdzie jako pierwsza, bo oni już, Dania jest na ukończeniu. I to widać. Polskę nam pokazali mapę. Od 3 miesięcy roboty i 9 dni.
powiem, no nie za dużo, nie za mało, ale coś robią. Albo od 11 dni. No nie zmienia faktu, że nad Polską już robią 3 miesiące nad nią i jest to... Widać tą mapkę, no mało, no. Może być więcej na dzień, na premierę. Może jeszcze w kolejnych aktualizacjach będą dodawać miasta, kto wie, ja nie wiem po prostu, ja to tylko tak przeczuwam. Liczę, że jak najlepiej. Dobra, sorry za cięcie, opisywałem ważnej osobie. Dobra, na czym skoczyłem? Nie pamiętam, dobra, lecimy do... No, to jak powiedziałem, no, Polska będzie w tym roku jeszcze, może. To jest jeszcze nic nie potwierdzone, czy na 100% będzie. Sorry, że widzicie pasek górny, ale nie mam drugiego nie mam innego monitora, żeby kontrolować wszystko inne. Mam po prostu jeden monitor. No co poradzić, życie. No żyje się. Ten film zobaczycie najprędzej za 2 dni. Od tego dnia, którego widzicie. No to będzie, jak będzie 14 czerwiec, to albo 13, to wiecie, że film już się wrzucił. Wrzuciłem. I tak na końcówkę powiem filmu, że vlogi będą. Czemu długo nie było vlogów, to wam odpowiem w innym filmie. Czemu ogólnie filmów nie było? O, to. O, tak, to. Czemu filmów nie było tak długo? Czemu kanał został wszystko usunięty? Zostały tylko vlogi i gdzie są gry, nie? Przykładowo, to też wam wytłumaczę. Czemu robię to teraz, a były coś innego? To też wam wytłumaczę. Wszystko dostaniecie w odpowiedzi na kolejny odcinek, ale nie bójcie się, filmy powrócą. Nie powiem za szybkim tempem, bo aktualnie kamerki GoPro nie mam, bo pożyczyłem siostrze. Używa ją do swojego kanału. Możecie wejść, ona jest w kanałach polecanych. Jak wejdziecie na stronę główną, czy na kanały, na zakładkę, to tam powinien być jej kanał. Zasubskrybujcie jej kanał, polecam, fajne filmy ma. No, co jeszcze chciałem powiedzieć? W sumie chyba już nic. To co chciałem, to powiedziałem. Mogę wam powiedzieć miłego dnia, zasubskrybujcie kanał. Jak to kogoś interesuje Ferbus z waszych znajomych, możecie polecić ten film, że no kurde, Polska wchodzi do Ferbusa od bardzo długiego czasu, od oczekiwania. Nie? I też są pogłoski o nowej setrze modelu HDH. Ta taka długa i wysoka. Zapamiętajcie, jak widzicie HDH, to jest długie i wysokie. HD to jest długie. Długie? Tak, to jest długie. Po prostu długie. HD to jest długie, a HDH to jest długie i wysokie. Ostatnie H jest wysokie. No, taka ciekawostka. Jakby ktoś nie wiedział. No to tyle. Zasubskrybujcie kanał, zalajkujcie, polecajcie go każdemu, bo wracam po długiej przerwie, nie nagrywając filmów, bo po pierwsze szkołę miałem, a mam wolne, możecie się spytać, co by chcecie. Tylko nie o szkołę, bo będą od razu tajmy. Możecie się o wszystko pytać, tylko pytania mądre chcę. Chcę tylko mądre pytania, na mądre pytania odpowiadam. Co mogę powiedzieć? No w sumie tyle, no. Miłego dnia, życzę, w sumie wieczora, zależy kiedy to oglądacie, jak oglądacie w porze obiadowej, to smacznego, czy śniadaniowej, czy kolacyjnej, czy tam deserowej, to smacznego życzę. To bajo. Czekajcie, jeszcze, sorry, przed tym dam mały komunikat. Taki, że będą filmy z Ferbusa i z Eurotracka i z Minecrafta. Tylko one będą mieć wspólną playlistę. Playlista gry. Ale na razie
tej playlisty nie ma, bo nie mam co tam robić. Znaczy w Airbusie mogę pojeździć, mogę tam też trochę powiedzieć co i jak, co pojeździć po tej becie całej, nie? Co tam zmienili, co nie, nie? To ten. To ja się żegnam, widzimy się na kolejnym filmie za kiedyś tam, bo nie wiem. No nie mogę powiedzieć kiedy, nie wiem, no. Nie mam weny w widzowym. Znaczy inaczej, mam weny do montażu, ale nie mam weny do nagrywania. O. No. To ja się żegnam i widzimy się. Bardzo w najbliższym tygodniu, miesiącu. Może w tym miesiącu jeszcze się pokażę filmy, ale nic nie obiecuję. Cześć i miłego dnia. Do później. Do usłyszenia. Bye.